Z przykrością opuszczałem ziemię Krymu, ale z drugiej strony, w perspektywie, miałem wielką podróż. Och ty, jak interesujesz, skarży! Uczyłem się mapy, nawigacji, wiązania sznurów i wszystkiego innego. Uczył mnie mój super kapitan. Z morza wpłynęliśmy na ocean. On okazuje się być jeszcze większym niż morze. Płynęliśmy bardzo długo, miesiącami, aż w końcu dotarliśmy do największej zatoki na całym świecie. To jest najstarsze krugoswietne путешествие. Tak. To zatoka Awaczyńska. Ty gadasz na Kamczatce, ja znam, ja tam była. Na Kamczatce, tak. Wrót do Zatoki Awaczyńskiej bronią trzej rycerze, trzy wielkie skały, symbol Kamczatki. To srebrata, da, ja pamiętam. Tak, widziałem plażę z czarnym piaskiem, pamiętasz? Oj, to koniecznie pamiętam, no i ten najstarszy, że ocean tichy. Spokojny ocean z czarnym piaskiem wulkanicznym. Krasota. Aha. A zapach tam jaki, pamiętasz? O, a to kto? Zszedłem na ląd i pomyślałem, gdzieżby pójść dalej. Spytałem się mojego dalszego kuzyna, Lisa, o drogę. I on powiedział, musisz iść dalej, idź w stronę wulkanów, to jest Kamczatka. I tu zacząłem oglądać największe wulkany Kamczatki. Krasota. Pamiętasz je? Pamiętam, da. Aha. Na niektóre się wspinaliśmy. Ciężko było się na nie dostać. Nie zawsze to było łatwe. Ale udawało się nam. Wapsi, wolszebna, krasota. Wielkie, ogromne wulkany, często wyrastające ponad chmury. Po Kamczatce bardzo ciężko się przemieszczać. Do tego celu potrzeba było tylko duże, duże jeepy. Duże samochody. Specjalnie przygotowywane do tego celu. Da, w nich można jeździć po bardzo kamieniach i spuszczać się po sklonom nawet. W niektórych miejscach trzeba było znajdować się w bardzo niewygodnym położeniu. Da, вот этот я момент очень хорошо помню. Надо było спускаться так высоко, я аж думала, что мы упадем. Później spotkałem drugiego swojego starszego kuzyna, który powiedział, uważajcie, z przodu przed wami niebezpieczne terytorium. Nie wleźcie nigdzie. Nie widzieliśmy na początku, o czym mówi. No ty już pewnie pamiętasz. Mnie ciekawiło, skąd u wulkanów taki dym zawsze się dobywa. A, tak to tam siedzi jakiś dragon i dует. My już mówili про это. No tak, ja poszedłem do tego smoka i zobacz, co zobaczyłem. Co? Fumarole. Oj, to oni się pachną tak niewkusno. Śmierdzą strasznie. Tak, śmierdzące, wywalające siarkę i inne chemiczne substancje w fumarole. No na samym деле, da, to proste przyrodne zjawienie. A nie, dragon. Fantazja, ona taka. To jest lawa, po której chodziliśmy. Ona już wyschła, ale i tak ma swoją temperaturę i cały czas leci z niej para. A to już Dolina Gejzerów. To też gejzer. Tak, to pierwszy gejzer, który odkryto na Kamczatce. On gorący, tam woda na pewno bardzo gorąca, tak? No tam jest wrzątek, tak. Gejzer funkcjonuje tak, że nagrzewa się woda w takiej jakby beczce małej, która jest pod ziemią. Nagrzewa się i eksploduje później. Czasem wyżej, czasem niżej. To należy od typu gejzera. To był gejzer, którego najbliżej się znajdowałem. A to jest gejzer, który działa troszeczkę inaczej. Najpierw wulka, a później... Co ci to przypomina? Oj, a kiedy to on ubiega?
Называем его унитазики. Унитазики. Седес. Выливаешь из него воду, видишь? Она сначала наполняется, а потом... А потом обратно уходит. Вот ротный гейзер. А то... А это еврашки, я знаю, мы с ней знакомы. Сусел американский. А то гнезда, тысячи птаков на веспах. И наши львы морские. Które w centrum miasta można było karmić rybką. Siwuci, a po polsku lwy morskie. Ogromne, sapiące, morskie niedźwiedzie. Wiecznie głodne. Ile im nie rzucasz, one zawsze są głodne. Tam! Skuszał! Да-да-да, ну огромные, просто огромные. Да-да-да, привет. Смотри, у них тоже есть усы, как у тебя. А то есть король Камчатки, медведь брунатный, но... Ой, какой он Огромный, как крова. Слушай, он что, траву ест? В większości их диета есть вегетарианская, мясо очень редко едят. На Камчатке прежде всего их местным диетом са рыбы. А почему в луже сидит? Да, это из теплая вода. Да? Это из теплая вода с долины гейзеров. Теплое болото, ему там приятнее есть просто. Он греет свои лапки. Есть как в сауне. Ух ты, вот это да! А ты же видишь, пришкодзая ему мохи. Ну, то всегда. Всем грубко пришкодзая. Taka była moja podróż po całym świecie. Przygód jeszcze bardzo wiele miałem. Mogę ci opowiedzieć jeszcze o tym, jak wybrałem się na Bajkał? Все, все, все. Слушай, подожди, хватит путешествовать. У нас вообще-то карантин.